Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem rozpakujemy, właściwie ja już wiem co jest w środku, paczuszkę, która dotarła do mnie aż z Chin. Więc zapraszam na... Paczuszka niepozorna, nawet zapomniałem, że ją zamówiłem. Przyszła do mnie jako list polecony, jeśli list to dość gruby. Tak ładnie opakowana. Jak już możecie zobaczyć, mamy coś na USB 3.0. Więc wysuniemy wszystko. I tak, w pierwszej kolejności. Mamy tutaj od Blitzwolfa kabelek USB 3.0 metrowy w kolorze czerwonym. Bodajże to był kabel w oplocie. Teraz zdejmiemy ten celofanik. Ustąpił. Niepozorne małe białe pudełeczko. A w środku mamy kabelek Blitzwolfa z pozłaconymi końcówkami w oplocie i dodatkowo mamy zapinkę, która sprawi, że kabelki nam nie będą się walały. Kabelek standardowy, metrowy, przyda się na pewno. Drugi to mamy kabelek też od Blitzwolfa na micro USB, też kolor czerwony. Tu już kabelek dłuższy, około 2 metrów. I też kabelek z pozłaconymi końcówkami. Tutaj już widzimy, że zwykłe USB 2.0. Tu mieliśmy standard 3.0. Długi, w oplocie. Mocny, sztywny kabel, więc to jest na plus. Więc przechodzimy do trzeciej paczuszki. A trzecia to obudowa na dysk zewnętrzny. Mamy to takie. Kabelek standardowy USB i USB 3.0 i nasza bezbarwna obudowa. Będziemy mogli umieścić nasz dysk. Jak widzimy, oznaczenie USB 3.0, złącze SATA. I mamy zamontowane obudowę i możemy podpiąć nasz dysk.
fajne, ciekawe. Linki do omawianych produktów będą w opisie pod filmem. Jak to polecam stronę Banggood.com, jedyną wadą, właściwie nie wadą, malutkim minusikiem to jest czas oczekiwania na przesyłkę. Ja na tą oczekiwałem 1,5 miesiąca, ale się doczekałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.